Witam Was wszystkich, z tej strony Mavis Ordos i zapraszam do kolejnego odcinka w świecie Minecraft. Dzisiaj zabiorę się za wybudowanie fasady. A to było otwarte. Domku mieszkalnego. Ostatnio wybudowałem przynajmniej większą część tarasu. Jedynie rzeźbione cegły zamieniłem na mamy wypolerowany andezyt. A teraz a wy co tutaj robicie? Tarcza. Naprawdę. Wszyscy trzej. Do zdjęcia się układacie, czy co? Trzech za jednym razem, jak wygląda mój ekwipunek? No dobra. Ty spadaj. No, teraz... Ow. Wstaję z przodu i z tyłu. A teraz... No, udasz się sam. Dobrze. O! Dobra. Dlaczego ja złym mieczem atakuję? Łap! I po... potaczy. Mam... No dobra. Co zdobyłem oprócz baneru i kuszy? Dobrze. Jedna sztabka metalu została zużyta na... już południe. To teraz tak. Nie by tu wybudować. Jest tak. Dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Czyli tu jest wejście. Czy to będzie środek? Okej. To jest tak, jak widzicie, taras też wykonałem z drewna. Też tak się zastanawiam, że im więcej będę miał drewnianych rzeczy, to czy przypadkiem piorun nie szczeli i nie zapali mi tego drewna. Będę chciał mieć dużo drewnianych budynków, więc więc pewnie w opcjach jakoś będę musiał wyłączyć. Dobra, teraz przez to, że świerkowy pień jest dość ciemnym tutaj materiałem, dlatego może wezmę i właśnie użyję go do właśnie wykonania fasady budynku, a żeby tutaj trochę też wyglądało, że to jest wzmocnione, więc tutaj jeszcze wezmę, użyję rzeźbionych,
będzie rzeźbionych kamiennych bloków. Dobra. Plastik będzie tak. I... 2, 3. Dobra. Teraz... 3. I teraz jeszcze mam... Ile to? 5. A, tu jest na 5. To jest 3. To może... Ja by tu zrobić... Najpierw zobacz, jak wygląda. Okej, to tutaj by mogło być wypełnienie ścian z dębowe, z deski dębowej. O. Tak. Teraz... A, musimy mieć jakieś schodki. Okej. To może niech będzie... Tu? Raz, dwa. I teraz z tej strony. A, z tej strony to samo, tylko nie mam się do czego przyczepić. Tu się zaczyna na tej wysokości. Tak. Aha, i tu jeszcze jest. Sposób. Okej. Wow! Nie skoczyłem. No, hops. Dobra. I teraz tu, tu. Tu. I wystaje. Raz, dwa. Może tak, żeby drewno też ciutkę było zakotwiczone w tym. A, pięknie. Wszystko mi się kończy. Dobra, i tak jest wieczór. Tu jest coś jeszcze niedoświetlone. Okej, dobra, idę uzupełnić materiały. Okej. To znowu słoneczko świeci. Tu mogę kolejne części umieścić. Jest tak. Schodek. A, tutaj bym. Tu. Tylko czy ja tak chcę. Mianowicie o to mi chodzi, że jak zejdę schodkami wcześniej, to schodki się nie połączą tutaj. Tędy. Chyba, że wejście będzie tu od boku. A teraz będzie
tego domku. To też jest jakaś opcja. Dobra, to będą schodki pomniejsze, więc nie będą to schody diorytowe. Tu będzie tak. Czy zrobić tu w ten sposób? Ten. A, tutaj w sumie, jeśli te na dole by było jednym mieszkankiem, to tutaj by mogło być wejście do tego mieszkanka. Ale tak nie zrobię. Tak. W powietrzu raczej tego nie ustawię. Aj, zła strona. Tak. I tutaj zakończenie. I będzie prosty kawałek prostego. Ewentualnie jeszcze pomyślę, żeby jedno cofnąć, albo od razu to zrobię. Od razu to zrobię, żeby nie było. Bo i tak nie będzie połącz, droga nie będzie szła od razu przy tamtym murku, więc jeszcze będzie ciutkę prostego na to, żeby no droga chwilkę szła prosto. Znaczy, że tutaj jak się kończą schody, to będzie przynajmniej z dwa bloki w przód. Bo i tak ścieżka jakoś tutaj po środku pójdzie. Dobra, teraz tu. 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 Tak, teraz prosto, raz, dwa, trzy, cztery. Tu. Ale tu może jakąś latarnię postawię, żeby nic się tam nie spawnowało. Spawnowało. Tu. Tu. I to. Okej, to połowa schodków jest zrobiona. Więc tu będzie tu i tu wejście będzie do mieszkanka. Może dlatego jak tu będzie wejście do mieszkanka, to zrobię tutaj jeszcze jeden rząd. Aha, to jest to. No to niech będzie tak. I tutaj połączenie w ten sposób. Schody muszę jeszcze wymyśleć, jak zrobić wewnątrz domku, żeby ciągle nie przeskakiwać. Teraz tak, tutaj tak, tu będzie w górę, au, coś ostatnio, skoki mi nie wychodzą, a odległość dwóch bloków i jeszcze, i w tym końcowa platforma o jeden blok w dół powinienem bez przeszkody właśnie pokonywać takie takie
przeszkody. I teraz tak. Tutaj, tak. Ops. Ała, no dosłownie. Kiepski jest w tym. Dobra, to teraz z tej strony. Raz, dwa i... Teraz mogę poziomo belkę puścić w tą stronę. Kończy mi się... co pnie? Pnie... drzewa świerkowego. No tak to jednak jak się wymienia na świerki, to... wymienia na świerki. Fuj, co jest? Plece. Jak się pień przerabia na deski, no to jest o wiele więcej desek wychodzi z tego, bo o 4 razy więcej. A tak to jest mniej tego do dyspozycji, ale za to na szczęście we świerki. Świerków mam pod dostatkiem. To mogę tu wykasować. To też. I teraz jak tu wygląda sytuacja? O, tak, oczywiście. Obok mam schodki, a schodzę z boczem. I teraz pytanie. Chcę zobaczyć to, jak to wygląda stąd. O, takie ciemne, jasne. O, trochę odrywa się od tutaj takiego kamiennego wystroju. Zastanawiam się, czy nie pociągnąć tego ciut do przodu jeszcze i dzięki temu wziąć i zrobić sobie zakryty balkon. A teraz póki jeszcze jest ciut słoneczka, to jeszcze zetnę parę świerków. Na szczęście mam dostatecznie dużo sadzonek, żeby nie kłopotać się ze zbieraniem tutaj tych, które wylecą. A, jak widzicie, przynajmniej w stosunku do świerków, to gdy się posadzi dwie sadzonki koło siebie, to wtedy wyrasta takie podwójne drzewo i z takiego drzewa jestem w stanie wydobyć dostatecznie dużo sadzonek, żeby z powrotem zasadzić podwójne drzewo. A jak i no, wychodzi o wiele więcej sadzonek zawsze z każdego zbioru, więc tego, z tym nie ma się co martwić. A zbieranie w ten sposób drewna jest o wiele szybsze niż pojedynczego pnia, a z kolei podwójny pień nie generuje tutaj tego innego podłoża. Więc no dla mnie to są same plusy. A, kopalnia znowu się odezwała. Tak, do kopalni też któregoś dnia wrócę. I bo z tego co już zauważyłem, kopalnia jest o wiele większa niż w standardowej mapie. Znaczy o standardowych rozmiarów biomie. Jednak wielkie biomy również generują o wiele większe kopalnie. Dobra, tutaj zbiorę jeszcze te sadzonki i będę uciekać przed fantomami.
teraz wrócić do pracy. Więc jednak raczej się skuszę na tutaj wydłużony balkon. Wydłużony balkon. Na zakryty balkon. Nie, jedna za wysoko. Tutaj niech będzie tak. I teraz tu. Raz. Raz. Trzy, dwa. A jak będzie raz. Dobra. Teraz to samo tutaj. Raz, dwa. Trzy. Tak. Teraz raz, dwa. Trzy. Zastanawiam się też, co tutaj zrobić z tym tutaj miejscem, bo przepraszam. Bo. No tu jest raz, dwa, trzy, cztery bloki. Z tym, że tutaj jeszcze będę musiał zrobić pogrubienie, bo to ma grubość jednego bloku. Dobra, to tutaj tak. Jeszcze raz belka w ten sposób. Pomieszczenie do tego domku. I tak. To jest ciekawa też opcja. Ale na początku chcę zobaczyć, jak sam domek będzie wyglądać. Tu podłoga. Żeby trochę drewienka sobie, desek, drewienka, desek, żeby parę zrobić. O, już mi się kończy świerk. Muszę pamiętać, żeby zrobić większy zapas tego surowca. Starczy mi tutaj? No, oczywiście nie starczyło, bo jakby miałoby być inaczej. Ale tak. Tutaj ta część jeszcze jest przecież murowana. A może tutaj jeszcze też wezmę rzeźbione. Tak. I tu stoł też. A. Jak to wygląda? Dobra, to też rzeźbione. No, tu jest grubość dwóch, ściana na dwa, tutaj jest w ten sposób, w ten sposób idąca jeden, więc tutaj też gdzieś powinienem zrobić wzmocnienia na dwa. I teraz tak tu idzie, tak. Raz, dwa, trzy. Dobra, chyba tak. W ten sposób.
Tak. I tu jest. A tutaj zupełnie to potem ziemią. Ale generalnie tak, tu jest 3. 3 i piętro ma 4. I piątka. To już wezmę, że w tą stronę, tak jak na dole już będzie drewniana część, a to jest na tej wysokości się skończy ceglana podmurówka. Okej. No jak widzicie, tu jest grubość 2, tu jest 1. Czyli mam ściany boczne, są zabezpieczone, ale tutaj musiał przynajmniej jakieś słupy popowstawać, wstawić, żeby też tutaj te ściany jakąś miały wytrzymałość. No dobra, i teraz właściwe piętro się zacznie na tym poziomie tutaj. Będzie podłoga, czyli tutaj będą 2 schodki w dół na ten poziom. Dlaczego 2 schodki w dół? Bo inaczej bym musiał podnieść tutaj ten cały teren o 2 bloki w górę. A to by oznaczało, że bym musiał skądś zdobyć masę piasku, to znaczy ziemi, żeby tutaj wypełnić ten obszar. Dobra, więc chwilowo tutaj będę musiał poczekać, aż te wszystkie drzewka urosną. Tutaj jak widzicie, to powoli też zaczynam powiedzmy zazieleniać ten obszar i wyrównywać. Już tutaj do tego miejsca mniej więcej jest wyrównane, a tutaj ścieżka pójdzie dalej prosto. Natomiast tutaj u góry tutaj w tym miejscu powoli zaczynam jest ogólnie dzień 281. Nie ten klawisz. A na tym poziomie mam poziom 90. Tak, 90. I to jest ten sam poziom co tam. Więc po prostu tutaj zaczynam wybierać ziemię. I wybierać ziemię i też obniżać tutaj cały ten teren. A tutaj jak widzicie postęp, to drzewa z dżungli rosną. A tutaj też chciałem sprawdzić, czy drzewo z dżungli również rośnie z 2 sadzonek posadzone koło siebie. A tutaj już pojedyncze drzewa. I jak widzicie, mamy 1, 2, 3, 4 i 5 pni. To oznacza, że właśnie po ostatnich zbiorach miałem już 5 sadzonek. A zaczynałem od jednej sadzonki kupionej od wędrownego handlarza za 5 szmaragdów. Dobra, to myślę, że to by był dobry moment na skończenie odcinka. W następnym odcinku już będę miał więcej zapasów drewna oraz no, żeby nie tracić czasu, podłogę kolejnego piętra i będę się skupiał na ścianach
i pozostałych właśnie wyposażeniach. O, a może jeszcze sam samiotki koniec. Pokażę, jaki tutaj. Tak, dziękuję. Progres nastąpił, mianowicie już te trzy ściany są już całe wykonane z cegły, więc teraz pewnie w najbliższych odcinkach będziecie widzieli, jak tutaj powoli skrzynie będą dochodzić i też będę przynajmniej cały żwir przenosił tutaj. No, tak więc dzięki, że byliście ze mną. Do usłyszenia i do zobaczenia również. Trzymajcie się. Cześć.